mieliśmy pewne założenia na ten mecz, także rzeczywiście chcieliśmy wypróbować kilka rzeczy. Również trzeba oddać też Litwinom, że nie pękli, że nie przyjechali tutaj na wakacje, tylko przyjechali zagrać poważny mecz i za to im trzeba podziękować, bo tym bardziej jest to dla nas cenny sparring. Na pewno pod względem fizycznym też tam nam nie odpuszczali i był to bardzo, bardzo dobry, ostry mecz. I myślę, że to jest jakieś cenne 90 minut przed tym, co będzie nas czekało w niedzielę. Na pewno będziemy mieli tydzień czasu po to, żeby naprawdę już myśleć tylko i wyłącznie o tym jednym konkretnym meczu. I tak jak mówię, no myślę, że już każdy z wielką już nadzieją czeka na to, na ten mecz niedzielny i myślę, że każdemu to już zrobi dobrze. Dzisiaj na pewno troszeczkę zawiedliśmy, bo nie udało się strzelić żadnej bramki, a na pewno preferujemy też ofensywny futbol i tym bardziej w ostatnim meczu przed Euro chcieliśmy na pewno tych bramek troszeczkę strzelić, dzisiaj się nie udało i trzeba wyciągnąć wnioski i w niedzielę już zagrać tak, żeby ten rezultat był na naszą korzyść. Na treningach byłem tak czasami ustawiany, więc zdawałem sobie sprawę, że trener może na mnie liczyć, jeżeli chodzi o tą pozycję. Na pewno troszeczkę dla mnie nowość, no ale pierwsze koty za płot. Takie mecze wymagają wielkiej koncentracji, bo właśnie być może jesteś mniej, masz mniej właśnie sytuacji do obrony, do wykazania się w obronie, ale w momencie, gdy to się wydarzy, to musisz być gotowy, dlatego pełna koncentracja, trzeba właśnie zawsze iść za akcją, mądrze rozgrywać, ale też być gotowy na kontrataki i szybko je wykańczać, zatrzymywać. Jesteśmy gotowi, przygotowania przeszły bez żadnych problemów, zagraliśmy dwa sparingi, które na pewno pomogą nam, bo i całe środowisko i wszyscy troszkę teraz będą twardziej stąpać po ziemi i przyjdziemy na pewno do pierwszego meczu bardzo, bardzo skoncentrowani, wiedząc, że każdy mecz trzeba wybiegać i wejść na maksimum swojej możliwości.